Zatrzymajmy się na chwilę tutaj. W tym momencie widzimy, jak tata Kevina próbuje wytrzeć paszporty oraz bilety lotnicze. Niestety, jeden paszport oraz bilet lotniczy zaplątują się w chusteczki, które chwilę później lądują w śmieciach. W ujęciu na kosz możemy zobaczyć, że bilet lotniczy należał do Kevina. Zapewne również paszport, który tam wylądował, należał do naszego głównego bohatera. Kwestia zagubionego paszportu oraz biletu prawdopodobnie nie usprawiedliwia faktu, że rodzice Kevina o nim zapomnieli. Stąd też reżyser filmu Chris Columbus zadbał o wiele więcej szczegółów, abyśmy jako widzowie byli w stanie uwierzyć, że rodzina, która zostawia małego chłopca samego w domu w święta Bożego Narodzenia, to naprawdę możliwy scenariusz. Jednym z takich szczegółów jest fakt, że kuzynka Heather liczy wszystkie dzieciaki na zewnątrz, tuż przed wyjazdem, niechcący doliczając chłopca z sąsiedztwa, dzięki czemu liczba osób lecących na wakacje powinna się zgadzać. Jednak jeśli wyraźnie się przyjrzymy, to zobaczymy, że twórcy popełnili tutaj błąd. Heather policzyła samą siebie dwa razy, więc liczba ludzi i tak nie powinna się zgadzać. Niewidocznym, natomiast bardzo mocnym detalem jest to, że na wycieczkę miało jechać 17 osób, co rozkładając na dwa wany daje nam 9 osób w jednym i 8 osób w drugim. Ponieważ brakowało Kevina, to oba pojazdy wiozły po 8 osób, sprawiając, że każda z grup była przekonana, iż to w drugiej furgonetce znajduje się 9 osoba, czyli nasza zguba. Takich detali w filmie jest cała masa, a ja postaram się was przez nie przeprowadzić w miarę chronologicznie. Na samym początku filmu Peter zwraca uwagę Kevinowi, aby ten pozbierał swoje samochodziki, ponieważ ciocia Leslie potknęła się o jeden z nich i prawie skręciła kark. Jest to o tyle ważne, że była to zapowiedź pułapek, które Kevin przygotuje później na Harego i Marva. Takich podpowiedzi było więcej. Patrzcie. Dosłownie zdanie później Kate skarży Peterowi, że Kevin znowu był w garażu i bawił się pistoletem do klejenia. Przewijamy film i widzimy, jak Kevin smaruje folię spożywczą właśnie tym klejem, a później Harry w nią wpada. Kevin, tłumacząc rodzicom, dlaczego go używał, mówi, że robił ozdoby świąteczne. To dokładnie te ozdoby, na które Harry z pełnym impetem stawia stopy. W domu pojawia się Harry, który przyszedł na zwiady w przebraniu policjanta. Przypinka, którą widzimy na krawacie Harry'ego, jest w kształcie pistoletu. Jako iż był on przebrany za policjanta, wydawać by się mogło, że jest to nawiązaniem do tego zawodu. Przyglądając się jednak prawdziwemu policjantowi, który pojawił się później w filmie, widzimy, że nie ma on takowego dodatku w swoim stroju, co jasno sugerowało nam od samego początku, że Harry nie będzie dobrą postacią w tym filmie. Sam Kevin prawdopodobnie przeczuwał to, odkąd tylko spojrzał na przebierańca. Spójrzcie. Kiedy Harry wypytuje mamę Kevina o ich plany, najzwyczajniej w świecie uśmiechnął się do małego. Ten swoją reakcją zdradził nam, że coś mu się nie podoba w tym policjancie. Na schodach dochodzi do ciekawej sytuacji. Jeden z braci Kevina, Jeff, robi mały żart Harremu, jak już wiemy, złodziejaszkowi przebranemu za policjanta, niejako ponownie przepowiadając nam przyszłość. Jeff zrzuca torbę ze schodów, krzycząc "Bombs away!". Torba ląduje pod nogami mokrego bandyty, prawie go uderzając. Przewijając film o 80 minut, widzimy, jak prawdziwa bomba, a raczej puszka z farbą, leci tym razem uderzając Harry'ego prosto w twarz. Kiedy dostawca pizzy po raz pierwszy pojawia się pod domem McAllisterów, widzimy, że pizzeria, którą rodzina wybrała, nazywa się Little Nero's Pizza. Sama nazwa, jak i logo wzorowane jest na prawdziwej pizzerii Little Caesars. Dostawca pizzy w tym momencie rozpoczyna powtarzający się w filmie żart o ludziach, którzy z jakiegoś powodu ciągle uderzają i przewracają ten niewinny posąg. Zaledwie rankiem następnego dnia, jeden z kierowców, który przyjechał, aby zawieźć rodzinę na lotnisko, również uderza i przewraca figurkę. Policjant, który na prośbę Kate podjechał do domu, aby sprawdzić, czy z Kevinem wszystko w porządku, również nie oszczędził posągu, a osobą, która zamyka ten cały żart, jest ponownie dostawca pizzy, przewracając figurkę po raz czwarty w tym filmie. Poznajmy Fullera, czyli chłopca, który lubi moczyć uszko. Kevin i Fuller są w filmie kuzynami. W rzeczywistości natomiast Fuller nazywa się Kieran Culkin i jest bratem McCallaya Culkina, czyli naszego Kevina. Scena, w której Kevin wkurza całą rodzinę, rzucając się na Baza, bo ten zjadł jego pizzę z samym serem, widzimy, jak Fuller zostaje przygnieciony do ściany krzesłem przez swojego tatę. Krzesło to w dziwny sposób wygina się pod naciskiem na twarz Fullera. Dzieje się tak, ponieważ w tej scenie zostało ono podmienione na takie bardziej przyjazne przygniataniu dzieci, mianowicie na gumowe. Cała rodzinka wybiera się na święta do Francji. Kevin jako 8-letni chłopiec nie wie, co spakować i prosi rodzeństwo o pomoc. Ci nie są zbyt skorzy do pomocy, a jego siostra wręcz obraża Kevina po francusku. Les incompetents. What? Jako dzieciak zawsze byłem ciekaw, co to znaczy. Teraz, kiedy się dowiedziałem, jestem wręcz zawiedziony. Słowa linii oznaczają, że Kevin jest niekompetentny. Naprawdę spodziewałem się czegoś bardziej niemiłego. W tej samej scenie, podczas narzekań Kevina do swojego rodzeństwa, że nie wie, jak się spakować, w pewnym momencie pyta swojej siostry, czy ta wie, co ma ze sobą zabrać. Wtedy wtrąca się Jeff, mówiąc, że Buzz powiedział mu, co ma spakować. W tym momencie widzimy, jak Buzz ze swojego pokoju, słysząc swoje imię, obraca się, aby sprawdzić, co się dzieje. Skoro mowa o Buzzie, to przenieśmy się do jego pokoju. Widzimy, że jest on ogromnym fanem Chicago Bulls, drużyny koszykarskiej, która, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Chicago.
Cała rodzinka McAllisterów pochodzi z miejscowości Winnetka, która jest przedmieściem właśnie Chicago. Nic więc dziwnego, że Buzz im kibicuje. Warto jednak zwrócić uwagę na ten plakat przedstawiający Michaela Jordana. W późniejszej części filmu Kevin, aby odstraszyć włamywaczy, udaje, że dom jest pełen ludzi, używając do tego manekinów, którymi steruje za pomocą sznurka. Kolejka, która porusza się wokół całego salonu, ma do siebie przyczepionego Michaela Jordana, wyciętego właśnie z plakatu Buzza. W wydarzeniach toczących się po całej zorganizowanej przez Kevina maskaradzie widzimy, że plakat jakimś cudem dalej znajduje się w pokoju Buzza w nienaruszonym stanie. Starego Marleya poznajemy z perspektywy dzieciaków, którzy uważają, że jest on mordercą. Od tamtej pory każdej scenie, w której pojawia się Marley, towarzyszy starożytna melodia Dies Irae. Poprawcie mnie, jeśli wypowiadam to źle. Melodia ta odnosi się do nadchodzącej śmierci, podświadomie sugerując nam, że postać Marleya jest zła. Jednak po rozmowie z Marleyem, kiedy Kevin opuszcza kościół, chór zaczyna śpiewać Carol of the Bells. Jest to wesoła kolęda bożonarodzeniowa, która używa dokładnie tych samych nut melodycznych, co Dies Irae, pokazując nam, że Kevin, jak i my, źle oceniliśmy starego Marleya. Zapada noc, a na zewnątrz panuje silny wiatr. Tak silny, że w pewnym momencie zrywa jedną ze świątecznych kokardek znajdującą się na latarniach przed wejściem. Jednak przechodząc parę scen później, widzimy, że jakimś cudem obie kokardki z powrotem znajdują się na swoim miejscu, a w dużo późniejszych wydarzeniach w filmie jedna z nich ponownie znika. Tej samej nocy wiatr odłamuje gałąź z drzewa, która natomiast ląduje na liniach wysokiego napięcia i odcina prąd w całej okolicy. To powoduje, że budzik nie zadzwonił i cała rodzina wstała spóźniona, zapominając niechcący śpiącego samotnie na strychu Kevina. Wszystkie wydarzenia w filmie nie powinny mieć w ogóle miejsca, gdyż budzik rodziców Kevina ma na sobie napis baterii backup, co oznacza zasilany bateriami w przypadku braku prądu. Rodzinka jakimś cudem zdążyła na swój lot, a w samolocie dostrzec możemy kilka nieprzypadkowych postaci. Ta kobieta w czerwonym swetrze to teściowa reżysera Chrisa Columbusa. Dziecko, które trzyma na kolanach, to jego córka, stewardesa z kolei to żona reżysera Monika, a policjant, który sprawdza co u Kevina, to teść reżysera. Kevin w końcu wybudza się ze snu i dowiaduje się, że został sam w domu. Zaczyna biegać dookoła, cieszyć się i skakać z popcornem po łóżku rodziców. Wiele scen później, kiedy policjant puka do drzwi, Kevin chowa się pod łóżkiem, a popcorn z poprzednich scen nadal tam leży. Po bitwie z mokrymi bandytami dom był zdewastowany, mimo tego następnego ranka wszystko było wysprzątane na błysk. Ciekawi mnie, czy Kevin podczas sprzątania po walce nie zapomniał o tym popcornie pod łóżkiem. Kevin, odkąd jest sam, postanawia przeglądnąć rzeczy swojego brata Buzza, do których prawdopodobnie ten nie pozwoliłby mu się nawet zbliżyć. Otwiera skrzynię fantów, a w oczy od razu rzuca nam się gazetka Playboya, wydana w 1989 roku. Według ekipy filmowej w gazetce zostało naklejone coś odpowiedniego dla dzieci, a pozostałe strony zostały posklejane, aby nie narazić kilkuletniego chłopca na nieprzeznaczone dla niego obrazki. Jeśli jednak się nad tym zastanowimy, to doskonale wiemy, że strony te były posklejane z całkowicie innego powodu. Kevin ze skrzyni wyciąga również zdjęcie dziewczyny Buzza, na widok której bez zastanowienia reaguje słowami: "What?" Reżyser filmu nie chciał prosić żadnej dziewczynki o pozowanie do tego zdjęcia, ponieważ nie chciał wywołać u kogokolwiek żadnej traumy, nazywając ją w filmie brzydką. Dlatego też postać znajdująca się na zdjęciu to w rzeczywistości chłopiec przebrany za dziewczynę, a dokładniej syn samego reżysera. Ciąg dalszy samowolki Kevina, myślącego, że jego rodzina zniknęła. Postanawia on włączyć sobie film dla dorosłych, noszący tytuł Anioły o brudnych duszach. Film ten jest nieprawdziwy i został nakręcony tylko na potrzeby Kevina samego w domu, natomiast jest on oparty na prawdziwym filmie Anioły o brudnych twarzach. Przenosimy się do samolotu, w którym Kate dręczy poczucie, że czegoś zapomniała. Peter stara się ją uspokoić, mówiąc, że wszystko jest w porządku. Wymieniając jednak rzeczy, które mieli zrobić, Peter przyłapuje się na tym, że chyba zapomniał zamknąć garaż. Jak się później okazuje, Peter faktycznie zapomniał zamknąć garaż, mało tego, samochody nie były nawet w pełni schowane w garażu. Ponownie na ekran trafia Harry, jednak tym razem z Marvem, ukazując nam swoje prawdziwe oblicze. Harry i Marv nazywają się mokrymi bandytami, dlatego że po obrabowaniu posiadłości zostawiają w niej odkręcony kran, zalewając tym samym cały dom. Furgonetka, którą się poruszają, jest skarbnicą nawiązań i detali. Posłuchajcie. Według reklamy na samochodzie firma o nazwie OK zajmuje się hydrauliką oraz ogrzewaniem. Po obu stronach furgonetki wypisany mają swój slogan reklamowy. Z lewej strony zobaczyć możemy: prace na osiedlach mieszkaniowych to nasza specjalność, z prawej natomiast: twoi eksperci od ochrony przed powodzią. Ironia tych sloganów chyba teraz nie umknęła nikomu. Sama nazwa firmy OK nawiązuje do aktora, który gra rolę Harego, czyli Joe Pesciego. Aktor w filmie Zabójcza Broń 2 odgrywał rolę Leo Getza, który nadużywał irytującego zwrotu OK. Numer znajdujący się na furgonetce to JK5-1350. W latach 90., kiedy film był kręcony, w Stanach Zjednoczonych często używano liter zamiast cyfr w celu łatwiejszego zapamiętania numeru. W
Wtedy nie było jeszcze smartfonów, a wszystkie telefony miały klawiaturę numeryczną z wypisanymi literami poniżej. Tym samym JK5 odpowiada numerowi zaczynającemu się na 555. Filmy kręcone w tamtych latach w USA, umieszczając jakiś numer na ekranie, dbały o to, aby był to fejkowy numer zaczynający się właśnie od 555. Robili tak po tym, jak w latach 50. zbyt wielu śmieszków dzwoniło pod prawdziwe numery, które twórcy umieszczali na ekranie. Rodzina McAllisterów, już świadoma, że zapomnieli Kevina, ląduje w Paryżu. Teoretycznie. W scenach rozgrywających się na rzekomym lotnisku w Paryżu wszystko jest nie tak. Po pierwsze, wujek Frank wspomniał wcześniej, że wyjeżdżają z domu o 8 rano. Możemy założyć, że chcieli oni wyjść z domu około 2-3 godzin przed planowanym odlotem. Biorąc to pod uwagę, ich samolot powinien startować nie wcześniej jak godzina 10 rano. Sam lot z Chicago do Paryża trwa około 8 godzin. Do tego strefa czasowa we Francji to plus 7 godzin względem strefy czasowej, w której znajduje się Chicago. To podczas lądowania w Paryżu powinno nam dać godzinę około 1 w nocy. Mimo to w filmie widzimy, że na zewnątrz lotniska jest dzień. Odwzorowanie scenerii francuskiego lotniska również poszło reżyserowi kiepsko. Telefon, z którego Kate desperacko próbuje się dodzwonić na policję w Chicago, jest na monety. Problem w tym, że w tamtym czasie budki telefoniczne we Francji były na karty telefoniczne, a nie na monety. Kate w końcu dodzwania się do centrum kryzysowego, a telefon odbiera sierżant Bolzac. Jest to prawdopodobnie tylko żart dla dorosłych. Bolzac to nieistniejące słowo, jednak w wymowie brzmi tak samo jak Bolsak, czyli można. W sekwencji nieporozumień pomiędzy policją a Kate ta prosi, aby ktoś pojechał do domu, sprawdzić co z jej synem, tłumacząc, że ich telefony nie działają, więc nie może sama zadzwonić. Bardzo treściwe trzymanie się szczegółów przez twórców, jednak zaledwie w połowie filmu Kevin jakimś cudem zdołał zamówić pizzę, co oznacza, że telefony już w tamtym momencie działały. Dlaczego rodzina Kevina przez cały czas w ogóle nie próbowała dodzwonić się do domu, zakładając, że telefony wciąż nie działają, mimo upływu kilku dni? Poza tym w domu znajduje się cała masa roślin. Mimo to ani Peter, ani Kate nie zadbali o to, aby zatrudnić kogoś, kto przyjdzie podlewać roślinki. Gdyby tak zrobili, być może już w pierwszy dzień Kevin byłby bezpieczny. A raczej bandyci byliby bezpieczni. W końcu wszyscy wiemy, jak ten film się skończył. Nieświadomy konsekwencji Kevin nakłada sobie na twarz płyn po goleniu, reagując na pieczenie w taki sposób. Ujęcie z krzyczącym Kevinem stało się swego rodzaju kultowe. Jednakże zarówno to ujęcie, jak i sam plakat filmu nawiązują do obrazu nazwanego Krzyk, namalowanego w 1893 roku. Kiedy Kevin spotyka Marleya w sklepie, zobaczyć możemy, że ma on na ręce krwawiącą ranę. Podczas ich rozmowy w kościele na ręce Marleya widoczny jest zaledwie plaster, a następnego dnia na dłoni nie ma ani śladu. Rana Marleya odzwierciedla którąś z dwóch rzeczy. Albo jest to złagodzenie stosunku Kevina do Marleya, który przestał się go bać, albo jest to odzwierciedlenie zagojenia się rany między Marleyem a jego synem. Nie rozmawiali oni bowiem od bardzo dawna, dlatego rana krwawiła. Rozmowa z Kevinem w kościele zbliżyła Marleya do pogodzenia się z synem, natomiast rana zniknęła, kiedy w końcu po tylu latach się spotkali. Widzicie coś nietypowego w tej scenie? Spójrzmy na chód Kevina. Czy nie jest on dość koślawy? Albo ten moment? Harry hamuje tuż przed nosem Kevina, a jego szalik zachowuje się w dziwaczny sposób, jakby był przyciągany do furgonetki, zanim ta jeszcze do niego dotrze. Dzieje się tak, ponieważ cała scena została nakręcona od tyłu, aby nie narazić małego McAllistera na żadne niebezpieczeństwo. Kevin, po zorientowaniu się, że Harry i Marv go śledzą, chowa się w przykościelnej szopce, przykrywając się zielonym kocem, który moment wcześniej gwiznął z tego miejsca. Cofając film parę sekund wstecz, widzimy oba koce, a kiedy Kevin się ukrywa, jednego brakuje. Jak wiemy, Kevin zrzucił z siebie ten koc i pobiegł do domu, co znaczy, że ktoś z kościoła lub dobry Samarytanin postanowił poprawić szopkę, gdyż wiele scen później koc powrócił na swoje miejsce. Przez cały film panuje jeden wielki szczegół, który mógł wam umknąć. Akcja filmu toczy się w okresie bożonarodzeniowym, jednak choinka to nie jedyna dekoracja świąteczna, jaką możemy zobaczyć. Cały dom, czyli wszystkie ściany, garnki, mniejsze lub większe przedmioty czy strój Kevina, to wszystko dominuje w odcień koloru czerwonego i zielonego. W każdej scenie przez cały film na ekranie widzimy kolor czerwony lub zielony. Zabieg ten miał na celu podświadomie wprawić nas w nostalgiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia. Mało tego, wszystko co toczy się wokół Kevina i jego domu jest pokazane w ciepłych barwach, pokazując nam miłość rodzinną i świąteczny nastrój. Natomiast dom wujka Kevina w Paryżu dominuje w zimny odcień zieleni, ponieważ rodzina nie była w komplecie, mianowicie brakowało im Kevina. Kevin wraca do domu i zamawia pizzę, a będąc sam ma pewność, że tym razem nikt mu jej nie zabierze. Za pierwszym razem kierowca dostarczył pizzę wchodząc frontowymi drzwiami. Tym razem jednak Kevin wywiesił karteczkę na głównych drzwiach, prosząc, aby dostawca podszedł od strony ogrodu. Kevin tym samym zrobił pranka przy pomocy filmu na niewinnym dostawcy, udając, że do niego strzelają. Ale czemu Kevin miałby wyżywać się na niewinnych ludziach? Cofnijmy film do początku. Kevin po wydarzeniach w kuchni powiedział do dostawcy: czemu nie przywiozłeś więcej pizzy z serem? Chłopak po prostu miał mu za złe, że ten nie przywiózł więcej pizzy z samym serem i postanowił się na nim odegrać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sam nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Kevin, aby głos z filmu wydawał się dostawcy prawdziwy, przytargał do kuchni dwa ogromne głośniki.
Film zawiera w sobie tyle lokowań produktów, że ciężko byłoby je wszystkie wymienić. Z głównych lokowań to wielokrotnie pojawiające się przede wszystkim Pepsi, ale również American Airlines, Playboy, Tic Tac, Kraft, Tide, Tropicana oraz wiele, wiele innych. Kevin wraca ze sklepu, a torby z zakupami dziwnym trafem pękły w jednym momencie. Reklamówki te były specjalnie przygotowanymi rekwizytami, które pękały na dole. Kevin na swoich kciukach przymocowany miał sznurki, które po puszczeniu sprawiały, że dół reklamówki się otwiera. Jest to naprawdę ledwo zauważalne. Natomiast coś, co łatwiej dostrzec, to brak wielkiego pomarańczowego płynu do prania firmy Tide, który Kevin kupił moment wcześniej. Co ciekawsze, dosłownie w następnej scenie mały rozrabiaka używa tego płynu, aby zrobić pranie. Mega. Zwróćcie uwagę na tylne drzwi Kevina. Mają one w sobie zamontowane wejście dla psa, mimo tego, że w filmie ani razu nie widzimy żadnego zwierzaka. Jeśli natomiast wrócimy na początek filmu, do sceny, w której Kevin przeszkadza mamie w rozmowie przez telefon, słyszymy, jak Kate mówi do rozmówcy, że nie zabierają psa, bo umieścili go w psim hotelu. Można to łatwo przegapić, ponieważ mama Kevina przez jego przeszkadzanie nie dokończyła całego zdania. Gość widoczny na lotnisku w Scranton, tuż za Kate, przez wielu teoretyków uznawany był za Elvisa Presleya. Elvis zmarł 16 sierpnia 1977 roku. Kevin sam w domu premierę miał w 1990, a scena ta miała być dowodem, iż król rock'n'rolla wciąż jest wśród żywych. Niestety po głębszym researchu wyszło na jaw, że aktor ten nazywa się Gary Groth i z Elvisem nie ma nic wspólnego. Kevin ubiera choinkę, a za jego plecami w oknie pojawia się Harry. Przerażenie na twarzy Kevina wynika z tego, że zobaczył on bandytę w odbiciu bombki. To, co główny protagonista filmu jednak przegapił, to ten czarny element. Jest to obiektyw kamery. Taka oto mała wpadka filmowa. Kevin wraca z kościoła, gotowy, aby zmierzyć się z mokrymi bandytami. Ale czy nic w tej scenie nie przykuło waszej uwagi? Cofnijmy trochę. Kevin po prostu podbiega do drzwi i otwiera je za pomocą klamki. Co w tym dziwnego? Nie było go w domu co najmniej dłuższą chwilę. Do tego wie, że w okolicy grasują złodzieje, którzy chcą obrabować jego dom, a mimo to wychodząc nie zamyka drzwi na klucz? Jak widać, Kevin być może nie jest tak dobry w chronieniu swojego domu, jak nam się wydaje. Mimo ambitnego planu, zastawieniu pułapek i pokonaniu dwóch dorosłych włamywaczy będąc zaledwie 8-latkiem, Kevin pokazuje nam, że jest on naprawdę zaledwie 8-latkiem. Na jego planie umieszczenia przeszkód widzimy, że popełnił on małą gafę ortograficzną. Ozdobę po angielsku to ornaments, natomiast według Kevina to ornaments. Pułapki rozstawione, a więc pora na trochę przepysznego makaronu z serem, którego jednak Kevin ostatecznie nawet nie skosztował. Kilka scen później widzimy, że pozostawiony posiłek zamienia się w całkowicie inne danie. Chłopaki wdzierając się do domu oberwali od Kevina po jednej kulce. Harry dostał w swoje cojones, natomiast Marv prosto w czoło. Przewijając od momentu wystrzału klatka po klatce, możemy zobaczyć, że kulka wygląda dość nienaturalnie. To dlatego, że w rzeczywistości ze strzelby Baza nie wydostała się żadna amunicja, a kulka uderzająca Marva w czoło została narysowana klatka po klatce przez niskobudżetowego, lokalnego artystę z Chicago. Przyjrzyjmy się scenie, w której Harry łapie za rozżarzoną klamkę domu Kevina. Widzimy wyraźnie, że M na klamce jest skierowane w poprawny sposób. Spójrzmy, w jaki sposób Harry łapie za klamkę. A teraz spójrzmy na jego bliznę. Rana z tej perspektywy powinna być skierowana niczym litera E, a jednak wygląda, jakby Harry złapał klamkę palcami do góry. Marv w rzeczywistości nie nadepnął bosymi stopami na prawdziwy gwóźdź. Był on wykonany z gumy, a po zbliżeniu możemy zobaczyć, że gwóźdź porusza się w dół, kiedy Marv na niego naciska. Natomiast podczas przechadzki po śniegu, gołe stopy Marva to tak naprawdę gumowe buty, wyglądające jak prawdziwe stopy. W kilku klatkach widać nawet wystającą skarpetkę, a same stopy są nieproporcjonalnie duże. Wróćmy jeszcze do oparzenia Harego. Łapie on za rozgrzaną do czerwoności klamkę od drzwi, po czym chłodzi ją w śniegu, a na ręce nabawia się permanentnej blizny w kształcie litery M. Scena ta jest bezpośrednim nawiązaniem do filmu Indiana Jones i Poszukiwacze zaginionej Arki oraz tej sceny. Nie jest to jedyne nawiązanie do Indiana Jonesa. Wcześniej w pokoju Baza mogliśmy zobaczyć na ścianie plakat przedstawiający film Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Kevin dzwoni na policję, mówiąc, że w jego domu są włamywacze. Adres, jaki podaje, to 666 Lincoln Boulevard. Z małym wyjątkiem, podany adres jest prawdziwy. Jeśli wpiszemy w mapach 666 Lincoln Avenue Winnetka, zobaczymy dom sąsiadów Kevina, do którego wezwał on policję. Z kolei posiadłość McCallisterów to 671 Lincoln Avenue, znajdująca się tuż naprzeciwko. Przenosimy się na pięterko i przyglądamy się momentowi, kiedy Harry potyka się o linkę i robi salto. Widzimy, że tej sceny nie odegrał Joe Pesci, a jego dubler. Co ciekawe, Marley też miał swojego kaskadera, którego zauważyć mogliśmy podczas sekwencji zdzielania mokrych bandytów łopatą. Harry przez cały film widoczno miał na lewej ręce obrączkę ślubną. Oznacza to, że prawdopodobnie ma żonę, a być może nawet dzieci. Być może to jest powód, dla którego obrabia domy, aby zapewnić byt swoim najbliższym. Kevin ucieka przed mokrymi bandytami do domku na drzewie. Nie robi tego w byle jaki sposób, tylko na tyrolce.
Scena ta jest o tyle ciekawa, iż osoba, którą widzimy na ekranie, to nie Macaulay Culkin, a Larry Nicholas. Jest to 30-letni kaskader, który dzięki swojemu niskiemu wzrostowi był w stanie udawać 8-letniego chłopca. Scena, w której Kevin zjeżdża na sankach po schodach, również została odegrana przez Larego. Same sanki poruszały się po schodach, jak i po domu, za pomocą przymocowanych do nich od spodu kółek. Możemy je zobaczyć w tym ujęciu. Cała trójka trafia do domu sąsiadów, a mokrzy bandyci w końcu dopadają Kevina. Murphy i Harry wymieniają po kolei wszystkie straszne rzeczy, jakie planują zrobić 8-latkowi, jednak zanim to zrobią, Harry mówi, że zacznie od odgryzienia Kevinowi wszystkich palców, jeden po drugim. Podczas jednej z prób nagrania tej sceny, Joe Pesci, aktor grający Harry'ego, naprawdę ugryzł Kevina tak mocno, że podobno do dzisiaj Culkin ma na palcu bliznę. Kevin przy pomocy Marleya uporał się z mokrymi bandytami, posprzątał całą chatę, zapakował prezenty dla innych i nawet zostawił szklankę mleka oraz ciasteczka dla Mikołaja. Mikołaj, który w nocy wchodząc przez komin podrzuci więcej prezentów, powinien wypić mleko oraz wszamać ciasteczka. Tej nocy Kevin prawdopodobnie odkrył coś straszniejszego niż złoczyńcy, a mianowicie fakt, że Mikołaj nie istnieje. Po przebudzeniu Kevin pełen radości biegnie na dół i widzi, że mleko oraz ciastka stoją nienaruszone.